Ej, zobaczcie, ten ziomek jedzie zaraz za nami. Wziął też Audi! To jest jakiś totalny random, on przyjechał tu Porsche'ową do nas. No i zaczynamy chyba powoli zlot Audi. Czy nie? Dobra, ile tu mamy osób? Ło, już jest full, zapraszam. Zapraszam wszystkich. Zobaczymy, zobaczymy, czy zadziała. Poszło zaproszenie, jedno. I zaraz zaproszę jeszcze raz, bo te zaproszenia gdzieś tam się gubią. BMW to chyba taka konkurencja dla Audi jest trochę, co? Że takim konkurencyjnym samochodem. Robiliśmy już zlot BMW, czy nie robiliśmy? Się zastanawiam, na czym wolę bardziej driftować, znaczy czego nie mieć? Czy nie mieć hamulca ręcznego do driftu? Czy nie mieć sprzęgła? Ja myślę, że obie rzeczy są gdzieś tak równie ważne w drifcie dla mnie. Bo czasami trzeba coś dohamować lecąc bokiem i ten ręczny po ostatnim patchu zaczął działać. A czasami trzeba właśnie tak wyprostować samochód wciskając sprzęgło, albo czasami jak samochód dusi się, wiesz, podczas driftu, to trzeba go kopnąć ze sprzęgła, no nie? A, Lucek, widziałeś zbagowany tylny zderzak w nowym Audi TTRS? O kurde, nie widziałem, no dobra, to sprawdźmy. Nowe Audi TTRS? Tego Audi nie mam odebranego. Ferrari żeśmy ostatnio sprawdzali, jak graliśmy, no nie? I pojawiło się Porsche, dzisiaj jest już szósty. Słuchajcie, czas leci jak szalony. I mamy Porsche Sport Classic. I tutaj jakiś MG X-Power SVR się pojawił jako nowy samochód. Ciekawe. Dobra, zobaczmy tego, tą Audicę. I to jest, słuchajcie, z Audi z którego roku? Zaraz zobaczymy. O, jest takie trochę kwadratowe. Jaki kolor bierzemy? Może taki? Zaraz i tak wezmę chyba jakieś malowanie do tego. A, zobaczymy. Z 18 roku to jest. Aha, dobra, dobra. No to w sumie dosyć nowe, 4-letnie auto, no nie? Wygląda dobrze, kurde, a to jest jeden z tych nowszych takich modeli w ogóle w Fordzie, no nie? Wygląda fura naprawdę fajnie. Fajnie wygląda w środku, podoba mi się. Dobra, chcę wysiąść. I tyle, tu mamy jakiś bagażnik. No ale tak wysoko ten bagażnik, no nie? Tak, no w sumie to jest quattro, no to musi być gdzieś tam miejsce na dyferencjał. No come on, to nie jest duży samochód, prawda? Czekaj, czy ja dobrze... O kurde, serio? Tu są jakieś siedzenia z tyłu, to jest kanapa z tyłu. Ale to chyba dlatego, to ze względu na jakieś przepisy, bo... No spójrzcie na tą kanapę z tyłu, ona jest taka, wiesz... prostokątna, no nie? Tak, ja nie wiem jak na niej siedzieć, to jest chyba tylko po to, żeby sobie tam torebkę rzucić do tyłu. Jak myślicie? O, ale patrzcie jak się maska otwiera w ciekawy sposób. Widzicie? Zobaczcie jak się wysuwa tak do przodu. Czekaj, może z daleka. Widzicie jak się wysuwa? Oj, lubię takie detale, nie wiem jak wy. Fajnie. No dobra. Czyli co, idziemy na tuning i zobaczmy o co chodzi z tym samochodem. Ja wam tu jeszcze raz zaproszenia wyślę do gry. Bo wy w tym czasie możecie sobie dołączać. I tak, spoiler. O kurde, ale kozacki jest. Ja pierniczę. Ty, a, co faktycznie, coś nie tak z tym tylnym zderzakiem, ale no nie wiem. Jakby ta tablica, coś nie tak z tablicą, nie? Ty, ale fajny z... Ja pierdzielę, ale super. Co tu jest zbugowane? Tylko to, że tutaj jakoś tekstura się źle nakłada? Tak, pakiet od Audi jest genialny. Super to wygląda, naprawdę. O, tego to niekoniecznie musimy instalować. Nie wiem po co to jest. Więc dam sobie chyba bez tego, ale samochód wygląda legendarnie groźnie, nie? Super, bardzo fajnie, że się pojawiła ta fura. Dodam sobie trochę mocy, ale zostawię chyba standardowy dźwięk, który brzmi... Dobra, niech zostanie standardowy. To wrzućmy go na wyższe obroty. Usuń z przodu zderzak, to tylny zniknie? Co ty gadasz? Zaraz zobaczę o co chodzi. Dobra, jeszcze raz, chodźmy w tuning. Ło! O kurde, faktycznie! Co jest?
Super, będę miał bardzo unikalne auto. Ej, ale trzeba przyznać, że samochód jest piękny z tym pakietem. No nic, zostawimy tak. Powiem wam, że też dosyć ładnie wyglądają te koła. Są, znaczy, dobrze spasowane z tymi nadkolami. Tutaj możemy sobie dać tak. Ty, ale to jest offroadowy samochód teraz. O kurde, co to za zbiór? Czekajcie, ale się fajnie ustawili. Ja cię pierniczę. Łeb mi teraz urwało. Patrzcie na chłopaków. Ja nie patrzyłem na mapkę, tylko patrzyłem na zderzak tego Audi, którego nie ma. I zobaczcie, już na samym starcie się tak ustawili. Super. Trochę krzywo, nie? I robimy fotełko. Super. A co, myślicie, że sobie nie zrobię? Pewnie, że sobie zrobię, na początek. Tak, dzisiaj wyjątkowo Audi. Mam chyba najbrzydsze Audi, jakie może być. To znaczy, sam samochód jest genialny. Później może pod koniec zlotu sobie wrzucę ten zderzak, bo... No zobaczcie, jak to wygląda, kurde. Ale pozostali wzięli sobie już normalne samochody. Nie brali jakichś tam zbugowanych czy coś, no nie? Więc jest dobrze. Jak skręca kołami. No to co, chłopaki? Robimy najpierw taką luźną, spokojną przejażdżkę. I wiecie co, zahaczymy gdzieś tam o mój domek, żeby mógł sobie zmienić ten zderzak, zajmy. Tylko może pojedźmy sobie... O, gdzieś tutaj. Pojedziemy w takie ładne okolice, myślę. Czekaj, jak nas prowadzi? Przez autostradę? Nie, no dobra, to pojedźmy sobie może tutaj, o. O, teraz nas lepiej prowadzi. Czekaj, a ja wam wyznaczyłem też cel? A, teraz mamy, okej, dobra, to zostało naprawione już. Bo wcześniej nie można było wyznaczać celu dla ekipy, tylko się wyznaczał taki cel... W ogóle nie można było wyznaczyć, że teraz jest dobrze. Jedziemy, robimy sobie przejażdżkę na spokojnie. Pojawiło się RS7, pojawiło się RS... O kurde, to RS6 jest bardzo szerokie. Jest Spanera, ładnie. Ty, ale fajne są moje Audi. Zaraz sobie zamontuję ten zderzak, to... To będzie to jakoś wyglądać. To jest najnowszy samochód i powiem wam, że to jest jeden z takich chyba nowszych modeli generalnie w Fordzie, no nie? Ta TTRS, którą mam. Wszyscy są... Kurde, myślałem, że się z nim zderzę. Słuchajcie, w końcu ruch po prawej stronie, tak jak powinno być. A nie jakoś dziwacznie pod prąd, cały czas, no nie? Ale fajnie to wygląda, gościu. Chleb ci się pojawił. No, zderzenia są nieuniknione, to się zdarza, no. Jednego tam już widziałem do wywalenia z konwoju, także mam go na celowniku. Środek pokazać? Dobra. Tak wygląda środek. Nawet fajne to Audi jest, bardzo fajne. Tylko muszę ten zderzak jednak zainstalować. Teraz wiesz, go wzięliśmy sobie tak dla beki. Wygląda jak jakieś takie auto terenowe, nie? O, proszę bardzo, jest szaleństwo. Gdzie wy pojechaliście? Nie, no wprost, tutaj sklecamy. No jak, za wszystkimi. Ja nie wiem, czy oni może nie widzą tego miejsca, gdzie mamy jechać. Ozar, to jest RS... stara RS6... RS5 chyba. Chyba stara RS5, no nie? Z 13 roku, czy coś takiego? Siema Filipie, aż siemaneczko. O, tutaj się można rozpędzić. Tutaj widzę, że na glebie RS4. Mega fajnie to wygląda, nie? Kurczę, ładna jest ta gra, trzeba przyznać.
zrobimy sobie mega fajne zdjęcia. Fajnie, fajnie dobrane to malowanko do R8. Bardzo ładnie wygląda. Z tyłu RS5 chyba, albo nie wiem, RS7 raczej bardziej. Ciężko rozpoznać od przodu. Wszystkie te Audi wyglądają podobnie. Może to... O kurde! Sorry ziomek. TTRS takie jest bardziej, nie? Ciekawe. Jeśli chodzi o wygląd, taki groźniejszy. Nie, my chłopaki, ja tu wyznaczyłem cel, ale my jedziemy kawałek dalej. Aj, ja im tak wyznaczyłem, żeby mniej więcej w to miejsce, nie? Żeby sobie te zakręty tutaj przejechać. Ja zajadę sobie na chatkę tu i może nawet gdzieś tu zrobimy sobie normalny już zlocik, jak wymienię ten zderzak. Robimy sobie fotki. I wiecie co, skoro mamy Audi, a widziałem parę filmów odnośnie Audi, że ludzie testują te samochody na jakieś tam offroady. No nie? Jakby... To nie pasuje chyba trochę. To znaczy nie jest tutaj napęd na 4 koła i całkiem dobry, ale no jednak prześwit jest malutki. Wydają mi się te samochody niezbyt dobre na offroad. To są takie samochody, wiesz, żeby przejechać jakąś tam ewentualnie polną drogę, albo jak masz trudny podjazd do domu i w zimę, żebyś sobie poradził jakoś lepiej, no nie? To wtedy taki napęd quattro jest spoko. No i oczywiście trakcja, jak chcesz super przyspieszać, no to tym bardziej, no nie? A tak na offroady, no to kurde, chyba nie, takie hardkorowe offroady gdzieś tam po jakichś górach śmigał czy coś. Także no, dziwnie. Ale ciekawa sprawa, nie? Czego tu ludzie nie zauważą, jeśli chodzi o te samochody. Patrzcie, i teraz instalujemy z powrotem i żeby zainstalować z powrotem tylny zderzak, to trzeba zainstalować przedni, ale z tym będzie wyglądać dużo lepiej. I ten tylny zderzak, no mamy już z tego pakietu Audi. Właściwie nie wiem, który jest lepszy tutaj, bo oba są ładne. Okej, ole, ej, fajnie wygląda. Mi się nigdy nie podobał ten model Audi, ale tutaj w Fordzie można ciekawie zrobić, naprawdę. Dobra, i tutaj koło tej chaty możemy sobie zrobić, myślę, że przystanek, bo wydaje się, że jest tutaj sporo miejsca, żebyśmy mogli się pomieścić. Jedziemy tu, czy nie? Ty, ja ziomeczka przesuwam. Ja go nie widziałem. Damy radę tu... O, tu będzie ładny widok do zdjęcia. Sorry, ziomek, że cię tak przesunąłem. Ja myślałem, że ty robisz zdjęcia teraz. Kurde, jak się przepychają. O, pod kątem robicie? Dobrze, dobrze. Jakby się tutaj do was najlepiej dostawić. Może koło Audi R8? Nie, dobra, R8 dwie obok siebie są, okej. Fajnie to kombinujecie. O kurde, spokojnie, spokojnie chłopaki. Gazu to tak delikatnie. No tu bardzo łatwo jest się pozderzać. O nie, będzie walka. Audi R8 kontra... jakieś inne Audi. Kontra wagon. Spokojnie, spokojnie chłopaki. To nie są... Wiesz, zawody teraz, to spychanie się. Okej, okay, to... O kurde, tutaj się czwórka ustawia, to ja sobie pojadę tutaj. Ależ ta gra wygląda, a najlepsze jest to, że gram na tym, wiesz, gorszym trybie grafiki, no nie? I znowu pad mi nie działa. O, teraz działa. Co ta parasolka tu? Muszę ją przesunąć. Będzie głupio zdjęcie wyglądać z tą parasolką. Przesunę tą parasolkę. Op. O! Nie będzie parasolki. Nie będzie nam psuć trochę tutaj. Dobra, jeszcze sobie zamkniemy. Jak dacie radę, to umyjcie sobie wszyscy samochody. A coś takiego chyba będzie okej, no nie? Dobra, jeszcze czekamy aż RS8 i ja sobie was pooglądam przez drona najlepiej. Kurde, nie to chciałem. This is the Horizon Super 7. Complete 7 challenge cards created by other Horizon drivers to earn big rewards. Zobaczcie, jak to wygląda. I kurczę, dlaczego nie zrobili tak, żeby można było tak ze 20 osób zrobić zlot, no nie? Mamy teraz tu ile? 12 osób max? No niezbyt, niezbyt. Już myślałem, że w tej części będzie lepiej. Ech. No dobra, lecimy od początku. Mamy tak, RS, zgadza się, zgadza się. Z ogromnym bodykitem. Jednym się on podoba, drugim nie. Ma tutaj takie wystające... coś. Wyloty powietrza chyba. Jednym się to nie podoba, drugim się podoba. Wiem, że jak się jedzie tym samochodem z taką kamerą, nie? Jak go prowadzisz w grze,
no to te wyloty powietrza bardzo widać, ale jak się ten samochód ogląda gdzieś tam z daleka, tak jak my teraz sobie dronem odlecieliśmy, to tego w ogóle nie widać i widać jedną taką wielką, szeroką, niziutką bryłę, która wygląda kozacko, no. Ja powiem tak, każdy tatuś jak patrzy na taki samochód, na takie kombi, to aż się cały trzęsie z radości. No, tak jest. To jest te małe Audi TTRS. Dałem sobie zderzak z tyłu, teraz wygląda tak jak powinno wyglądać. Ciekawy samochód, dopiero co go sobie odebrałem. Tutaj widać już takie groźniejsze kształty z przodu, no nie? Ten zderzak jest zupełnie inny w tym Audi niż na przykład w starszych modelach. Lepiej to wygląda. Tutaj mamy starą RS4, też na glewie totalnie. Przyciemnione szyby, zdaje się. No, czemu ta obręcz, a nie nowa? Która obręcz? Tutaj mamy to wspomniane wcześniej już Audi R8 z bagażnikiem na dachu. No i co? Można by sobie na Chorwację pojechać, no nie? Tą furą. No pewnie, że tak. Doskonałe wakacyjne auto. Do góry dajesz bagaż, siadasz sobie do środka ekonomicznie, no bo takie, jakby taką małą powierzchnię, kubaturę w środku, w tej kabinie, łatwo jest schłodzić, na przykład klimatyzacją, łatwo jest nagrzać, więc samochód dużo na ogrzewanie i klimatyzację nie zużywa paliwa. To jest spory plus, moim zdaniem. Jak myślicie? Tu widzę tylko pewną niedoskonałość, jeśli chodzi o model. Nie wiem, czy to dobrze patrzę, ale chyba coś tutaj, przednia szyba prześwituje do środka, tutaj na krawędzi. Nie, jakie mam wrażenie trochę, a może to mi się wydaje. Jedziemy dalej. Tutaj mamy Audi R8 zrobione z chyba... Nie, no zobaczcie, to jest ten sam bodykit, no nie? No, ten sam bodykit, ale w tamtym malowaniu on został tak ukryty, że przez chwilę nie wiedziałem, co to jest za bodykit. A tutaj mamy taki, no ten bodykit, tylko że go lepiej widać na takim białym lakierze, no nie? To jest chyba ten sam model. Audi R8 z kaczym spoilerem. Bardzo ładny. RS3. W sumie nie wiem, co mam powiedzieć o tym samochodzie. To ani nie jest hatchback, no nie? Ani nie jest kombi. Chociaż wygląda na ta przestrzeń bagażowa, wydaje się być dość spora tutaj, no nie? To jest hatchback? Taki... Wydaje mi się za długi jak na hatchbacka, jak myślicie? Dzięki Czekuj za 50 zł! Pozdrowienia dla ciebie, wszystkiego dobrego! Tak, Audi robi to. Zaraz będziemy robić, bo będziemy robić wyścigi dragowe dzisiaj. To jest hot hatch? W klasie hot hatch? Poważnie? Ale jest takie za długie jak na hatchbacka, no nie? No bo w hatchbackach jest też chyba ten taki mały fiacik. Chociaż może to jest inna klasa tutaj w Forcie. A ten mały fiacik to by była połowa tego samochodu. Jeśli chodzi o długość, no nie? O Boże. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj mamy RS5, zdaje się. Ozar sobie przyjechał do nas. To jest... nie wiem z którego roku. Już na pewno poliftingowy model to jest. Ale też fajnie wygląda. Kiedyś się mega jarałem tym samochodem. Jak grałem w Need for Speed World, to był taki samochód... właściwie nie RS5, a S5. To był taki samochód, który można było kupić za realną gotówkę. I można było sobie nim grać. Jak ktoś sobie kupił taki samochód, to miał dostęp do tam wyżej jak 10 poziom. I mógł sobie dalej zdobywać, wiesz, rzeczy. Ale to zamierzchłe czasy. Większość z was tego pewnie nie pamięta nawet. Tutaj mamy RS6 znowu chyba? Tak, RS6, ale tutaj zobaczcie skromnie, jeśli można tak powiedzieć o RS6, że coś jest w niej skromne. Mamy tu opony sliki, zobaczcie, opony sliki, bardzo ciekawy wybór dla tego samochodu. No co, lepiej się będzie trzymać na asfalcie, czy nie? Natomiast nie mamy tu bodykitu, tego szalonego, którym był w tej Audicy niebieskiej. To jest totalny kosmos. I chyba tu są standardowe felgi nawet w tej Audi. Że widzę, że tutaj fanów Audi dzisiaj... nie, to są OZ-y. Ale powiedziałbym nawet, mógłbym powiedzieć, że to są jakieś felgi od Audi. Taki kształt dosyć ciekawy. Także tutaj mamy RS6 i tu mamy RS7 w sumie. Jestem zaskoczony, że tylko jedna RS7 się pojawiła. Pamiętacie, chyba ze 3 lata temu Reto stawił taki odcinek, że tam robi brum brum jak RS7 i wtedy żeśmy robili zlot w Fordzie Horizon 4 i też ta RS7, mówiliście, że sobie tak robicie jak RS7 na czacie, pamiętam tego streama. No bardzo popularny ten utwór był.
ale już popularny widocznie nie jest, skoro tylko jedna RS7 pojawiła się na zlocie. A tu mamy z kolei RS chyba 4, tak? Czy 6? Nie, 6. Czyli to już by była trzecia RS6. Wcale mnie to nie dziwi, bo samochód jest kozacki, mega fajnie wygląda. No i na sam koniec RS3. To jest ta sama RS3, która jest tu wcześniej? Nie, to jest są inne. Tu jest chyba inny rocznik niż ta, no nie? Tak to trochę wygląda. RS3, a tu też RS3 jest przecież, prawda? No nie, tu inny zderzak, może można zmienić, nie wiem. To jest ta sama, tylko inne zderzaki. A, dobra, dobra. Myślałem, że są inne modele. To jest ten sam model RS3. Spoko. To jeszcze, chłopaki, ustawcie się na równo i ja wam robię fotę. Ale sobie grzecznie wyjeżdżacie, no klasa jest, dobrze. Ta RS7 już taka... A tu się pojawiła nowa RS7. Ktoś sobie chyba zmienił. O kurde, i co teraz? Co to było? Dobra, to są same BM-ki, to nie od nas. Dobra, jadę, chłopaki, spokojnie, zaraz wam zrobię zdjęcie. Tylko musiałem tu ominąć, bo nie wiedziałem, kto jest od nas, a kto nie. Chcecie tak w sznurku? Okej, dobra. Jedziemy, spokojnie. Tutaj już fotkę kiedyś mieliśmy chyba z Nissanami, także jedziemy jeszcze kawałek dalej, żeby nie było, że w tym samym miejscu. Żeśmy zatamowali ruch, ale wcale wolno nie jedziemy, no tak 40 na godzinę, dobra, teraz trochę wolno, ale tak jechaliśmy przed chwilą 50 i dalej tamowaliśmy ruch, no nie, to jest Forza jednak, nie? Dobra, i tak, możemy jechać w sznurku, a możemy też rozproszyć się na całą drogę, tak jakbyśmy całą drogę zajmowali. W jaką grę byś chciał grać, a nie samochód? Aha, to by chodziło o grę, tak? Boże. No to jest jeszcze gorzej, bo jeśli chodzi o gry, to praktycznie co kilka miesięcy wychodzi jakaś dobra produkcja. Teraz na przykład wyszło Dying Light 2, i wiesz, zagrałem sobie wczoraj z widzami na streamie i cały się trzęsłem, nie? Jest fantastyczna gra, bardzo mi się podoba. Ale na przykład rok temu o tej porze grałem w Cyberpunka i też się dobrze bawiłem. No może już nie o tej porze, bo o tej porze to już go skończyłem i właściwie nigdy do niego nie wróciłem później. Ale rozumiecie, o co chodzi, no to co chwilę nowa gra jest, no nie? A ja wiem, wy pewnie oczekiwaliście, że powiem coś w stylu: o tak, Forza ponad wszystko, tylko i wyłącznie Forza. Nie no, wiecie, gra, w którą można grać przez wiele lat, to jest na przykład GTA Online, no nie? Cały czas wychodzą do niej jakieś nowe dodatki. Więc jeśli byś chciał wybrać sobie jedną grę, którą byś grał do końca życia, to albo Minecraft, albo GTA Online, kurde, no nie? GTA Online na całe życie, kurde. Zaraz będzie remaster na PS5, sprawdzimy sobie to też. Ej, zobaczcie, ten ziomek jedzie zaraz za nami. Wziął też Audi! To jest jakiś totalny random, on przyjechał tu Porsche'ową do nas. Wziął sobie Audi swoje i ciska za nami, nie? On nie jest nawet w naszym konwoju, ani nic. Tylko wiesz, randomowo sobie tu przyjechał i jedzie. No. Fajne są takie akcje. Przybłęda, tak. Nie, mam mu zatrąbić. Ciekawe, czy się z nami ustawi gdzieś tam. My chcemy tutaj zraz dragi zrobić. Jedno zdjęcie podczas jazdy zrobiłem. Zaraz wam zrobię nowe, tylko was trochę tu wyprzedzę. Dawaj showdown. O. Doskonale, dajmy sobie taką deszczową pogodę. Czy można dołączyć do zlotu? Pewnie. Wystarczy na Discorda wbić w ogłoszenia. Tam jest taki dział ogłoszenia i tam wszystko jest o naszych zlotach. Wszystko i co chcesz i nie chcesz. Wszystko jest. Ostatnio musieliśmy sobie ten nowy klub utworzyć. No, to jest porąbane. Ja utworzyłem klub wcześniej i wiesz, na nim żeśmy się zapraszali. Ale dołączyć można było go, czy w ogóle wyszukać można go było w ten sposób, że ktoś musiał wejść na mój profil i przez mój profil zobaczyć, w jakim ja jestem klubie i wtedy dołączyć do tego klubu, jakby... What? Kosmos. Widzę, że większość osób ma w klasie S1. Fajnie.
Wygląda na to, że ja mam największe fory, bo będę startował na równi z klasą S1, a mam prawie w klasie S2 samochód. Pierwszy raz widzę najnowsze Audi TT. Wiesz co, to chyba nie jest najnowsze. Bo to już jest, ten samochód ma 4 lata, nie? To 18 rok, to jest już nie najnowsze, jakby nie patrzeć. Możemy sobie zobaczyć w sumie, jak wygląda Audi TT RS z tego roku. O kurde, nie zdążę. A no tak. Ustawiłem specjalnie taką pogodę paskudną. Bo mamy quattro, no przecież to jest Audi quattro. Musimy jeszcze jakiś wyścig sobie normalny pojechać. Ja nie będę miał niedosyt. O, nocny wyścig sobie pojedziemy. Marka Audi kojarzy mi się z takimi trochę nielegalnymi wyścigami, a może 2022, w sumie już 22 rok. No kurde, to chyba jest najnowszy model. Nie wiem, czy jakiś facelifting przeszło to Audi. No chyba, wiecie, to jest najnowszy model rocznikowy. Znaczy nie rocznikowy, tylko najnowszy model, może model. To jest na 2022 rok. Audi TT RS tak wygląda. To jest chyba to, no nie? Ten przód jest... Doskonałe, profesjonalne porównanie, nie? No ale widzicie mniej więcej, że to chyba jest to. Dobra, to ja bym proponował przejechać sobie jakiś wyścig. Dobra, jaką muzykę? Pisaliście mi coś o muzyce. Tutaj coś jeszcze mam. Rapsy, co by pasowało do Audi? Chyba jakieś rapsy, nie? Wczoraj sobie szukałem Zombie Apocalypse. Taką nutkę do Dying Light'a. Kurde, oni już użyli. RS7, da. Właśnie, no kurde, już wziąłem tą audycję, sobie przygotowałem. A ziomeczki z klasy S2 zostali na starcie. To jest taka pokazówka. O, dziękuję za cheerka, pozdrowionka. Wiecie co, musimy sobie koniecznie sprawdzić. Pójdziemy sobie na eliminatora. I na eliminatorze sobie zrobimy zlot. Ale zrobimy sobie taki zlot, żeby zobaczyć, co się stanie na końcu gry, jak nie będziemy się wyzywać na pojedynek. Nie? Czy też będzie tak samo jak w Forza Horizon 4, że było tam 13 graczy do końca, czy tam 12 chyba było graczy do końca, czy tam 10 nawet. To wszyscy byliśmy my, no nie? Nikt się nie wyzywał na pojedynek i gra nie chciała się skończyć. Kurde, ale mgła. Wybrałem taką pogodę, żeby zobaczyć, co się stanie. Jak na wyścig nocny, to jasno, bo ustawiłem, wiesz, poranek, no nie? Musimy coś takiego zrobić, także przygotujcie sobie już grę, bo po tym wyścigu dosłownie kończymy sobie zlot Audi. O kurde, co ja żem tutaj namajstrował. Kończymy sobie zlot Audi po tym wyścigu, idziemy na eliminatora, będziemy to badać. Nie będziemy się wyzywać na pojedynki ani nic, spotkamy się w konkretnym miejscu i wiesz, będziemy wyszukiwać mecz na 3-2-1. Wtedy sobie wyszukamy i spróbujemy dołączyć, nie? Zobaczymy, co się stanie. Czy zloty są co tydzień? Wiesz co, tak, staram się robić zloty co tydzień w niedzielę o 18:00. Z tym, że w zeszłym, no czasami zdarzają się takie totalnie ludzkie sprawy. Teraz miałem ten wyjazd, no i nie mogłem zrobić w niedzielę żadnego streama i się z wami spotkać. Ale dzisiaj już jestem. Normalnie, o kurde, normalnie się spotykamy, już sobie gramy. Za tydzień zlot Hinolu. Wiesz co, ja jeszcze żadnego nie zdobyłem. I chciałbym, żeby było ich jak najwięcej. A wydaje mi się, że przez 4 następne tygodnie będziemy sobie je normalnie zdobywać. Tak coś czuję. Proszę bardzo, Chlebciu wysunął się na prowadzenie, nieźle. Ale mgła, nie? Bardzo ładnie wygląda ta mgła tutaj w Forza Horizon 5. Mega ładnie. Zlot Subaru jeszcze nie było. O, ale piękna jest ta Audisa, zobaczcie, jeszcze to ujęcie na koniec, nie? W takim lekkim poślizgu. Super sprawa, naprawdę. W kolejnej playliście będzie do zdobycia Hinol, spoko. Bo obecnie jest ich tak trochę mało, ja bym przełożył
wiesz, na koniec miesiąca, na koniec lutego zlot Hinoli. Zdecydowanie, bo słuchaj, no jak jest ich tak mało, podejrzewam, że jakbym właśnie zrobił zlot Subaru, to większość osób by wzięła Subaru BRZ, jak myślicie? Proszę bardzo, jakie ładne ubranko, piękne, piękne. No co, wygląda na to, że ta Audica całkiem fajna jest, no nie? W klasie S1? Dobra, w klasie S1 nie wiem, czy by sobie poradziła, ale wygląda cudownie, mega mi się podoba. Ciekawa opcja jest z tym zbugowanym zderzakiem, no nie? Fajny samochód. I jedna z tych, no właściwie najnowsza Audica modelowa, no nie? Nie rocznikowa, ale modelowa najnowsza. Także warto sobie ten samochód zdobyć i nim sobie pojeździć, a wygląda mega fajnie. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Wesele. Tam była ta pierwsza chyba Audi TT. Nie RS, tylko Audi TT. To wiesz, jako niby taki sportowy samochód, nie? A ten film już taki stary dosyć jest, zresztą taki obleśny mi się wydaje ten film trochę. I przez to ten samochód mi się źle kojarzy. Przez ten właśnie film, czajcie to? Naprawdę, naprawdę. Czy był jeszcze kiedykolwiek... Kiedyś robiliśmy zlot Mercedesów w Forza Horizon 4, ale w piątce chyba żeśmy jeszcze nie robili. Więc dobry pomysł w sumie. Będziemy lecieć tak przez wszystkie marki najciekawsze, no nie? Robić zloty tych marek. Teraz jesteśmy na Audi, bardzo, bardzo popularna marka w Polsce chociażby. BMW już chyba było... zlot? A może nie? Zlot Bentleyów? No to będą chyba tylko 3 albo 4 modele. BMW było już, no. Tak też mi się coś wydaje.